Siemaneczko wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Megzagramy z gry Gothic. Wracamy po krótkiej przerwie, spowodowanej moją chorobą niestety. No i jesteśmy u Kawalorna, u którego teraz nauczymy się lepiej posługiwać łukiem, bo why not? Bo mamy troszeczkę punktów do rozdania. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Wszystko, rozumiesz? Wszystko. Albo po prostu łuk. Możesz mnie nauczyć, jak sprawniej posługiwać się łukiem? Jako początkujący powinieneś zawsze pamiętać, że skuteczność strzelania z łuku zależy przede wszystkim od przyjętej postawy. Rozstaw stopy szeroko, ramiona unieś na tę samą wysokość, wstrzymaj oddech i strzelaj. Czy ty mnie podrywasz? Jeśli uda ci się trafić w szczególnie wrażliwe punkty ciała ofiary, nie będzie potrzeby oddawania drugiego strzału. Oczywiście początkujący strzelcy mogą tylko pomarzyć o trafieniu w czuły punkt. Ale jeśli zastosujesz się do moich wskazówek, możesz liczyć na więcej trafień w cel. Okej, dobra. Oj, nawet on nie uczy drugiego poziomu łuku. To jest w sumie, kto uczy drugiego poziomu łuku? Pewnie ktoś w nowym obozie. Nieważne. Dobra. Teraz lepiej posługujemy się łukiem. Oczywiście tutaj pan Kawalorn o wiele przesadził, mówiąc, że jeśli trafimy w czuły punkt, to nie będzie potrzeby oddania drugiego strzału. No to chyba kurwa na ścierwojadzie, tak mi się wydaje, albo na krwiopijcy. Bo raczej nie ma w tej grze groźnych stworzeń, które bylibyśmy w stanie powalić trafieniem z łuku. Jak ja stoję z punktami? Mam jeszcze dyszkę. Czego ja się teraz będę chciał, kurde, nauczyć? Dobra, myślę, że tradycyjnie damy, nie wiem, piątkę w siłę, piątkę w zręczność. Tak mi się wydaje, to może być dobry deal. Oczywiście hopsamy do Diego. Przy okazji oddamy ten cały list z testu zaufania. Może jakiś expik się skapnie, może coś fajnego, może jakaś nagroda wpadnie. Też by było nie najgorzej. Generalnie gadałem wcześniej z Janem i on tak pogratulował mi zwycięstwa nad Królową Pełzaczy i dał mi skrzynkę piwa, czyli 6 piw po prostu. Może się przyda do przekupienia kogoś. Dobra, kogo my tu mamy? Baltoran. Czy ty mi coś nowego powiesz? Nie tych strażniku. Baltoran. Zbudź się! No. Nieważne. Nie było kwestii. Diego! Diego! Wstawaj! Dobra, stoisz. Znaczy siedzisz w sumie. Siedzisz poza stołkiem, nie? O. Mam listę od Jana. Exp. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Jezu Chryste, proszę nie. Dobra, okej, to kwestią tyle. Możesz mnie czegoś... Tak. Dobra, okej, to poproszę piątkę w zręczność i piątkę w siłę. Jesteś ten... Umiesz ten... Wróć, nie... No. On tutaj cały czas jakby co powtarza po tym, jak damy mu... Jak po tym, jak nauczy nas właśnie siły plus 5 i zręczności plus 5, zawsze mówi, że dużo się nauczyliśmy, ale daleka droga przed nami. I to mówi praktycznie do końca. Znaczy, wydaje mi się, że Diego ma jakąś granicę uczenia nas siły i zręczności, ale nie jestem pewien tej granicy jak coś. Dobra. Ja tutaj zrobię tradycyjnie cięcie i spotkamy się już w obozie bractwa, ale jeszcze po prostu pogadamy z tymi gośćmi, może coś mi napowiedzą. Czekam, aż mój przyjaciel... Nie mogę... A, dobra, ten gość nie jada z nic. No dobra, okej. No to tutaj cięcie i spotykamy się w obozie sekty. Ja jeszcze sobie wybiję pewnie tych krwiopijców, tak więc... Cięcie. Okej, dobra, dobiliśmy do obozu sekty. Ja się tylko odpaliłem sobie w stoper. A, dobra, dziękuję bardzo. Dobra, i śmigamy dalej. Zapytamy, czy jesteśmy już godni super zbroi... Słyszałem, co się wydarzyło w kopalni. Dobra robota. Zasłużyłeś na przyjęcie w poczet świątynnej straży. Porozmawiaj koniecznie z Kor Angarem. Okej, fajnie, świątynna straż. A co z moją ciężką szatą nowicjusza? What the fuck? Chcę moją ciężką szatę, gościu. Yo. No zbudź się, kurwa, moją ciężką szatę chcę. Chciałbym otrzymać... Minie jeszcze trochę czasu, zanim dane ci będzie nosić ciężką zbroję, nowicju. Tak, ale do świątynnej straży już mogę się przyłączyć, Lester. Zbudź się. Gamoniu. Dobra, nie ma nic ciekawego. Niech śniący... Dobra, generalnie wjebiemy się Lesterowi na chatę. On jest zbyt wychillowany, żeby zwrócić nam na to uwagę i prześpimy się tutaj. Sen zrobił nam dobrze. Miło ze strony snu. Dobra. I śmigamy do Kor Angara. Generalnie ustawiłem sobie to na dzień, żeby, wiecie... Bo inaczej nie wiedziałbym, gdzie jest Kor Angar.
W sensie teraz średnio wiem, a co dopiero bym miał tutaj łazić w nocy, no to w ogóle daj się spokój. Dobra. Co to był za dźwięk, kurwa? Ktoś chyba za mocno zaciągnął. Dobra. Ha, ja teraz jakby co zapiszę, bo wiecie, wycwaniłem się i już nie mam zamiaru ginąć i przechodzić 15 minut gry tylko dlatego, że spadłem z drabiny. Teraz zapiszę przed wejściem na drabinę, więc jakbym zginął, to nie będę musiał za dużo powtarzać. Nienawidzę drabin w tej grze. Zawsze to. Są drogą bez i nie trafiasz nogami w stopni, jak się wspinasz, ale dobra. Myślałem. Okej, dobra. Kor Angarze, gdzie jesteś? Kor Angarze, przybądź. On był na takiej jakby kurwa arenie zawieszonej w powietrzu, w sensie na drzewach oczywiście. Swoją drogą ktoś tam musiał mieć niezły zmysł architektoniczny, że zabił te drzewa tak dechami, że to wszystko, że nic to nie spada, o to chodzi po prostu. Swoją drogą budowanie obozu na bagnie nie jest chyba najmądrzejszym pomysłem. Z drogi Gamoniu, idę się przyjąć do świątyni straży. Zbudź się. Siema, siema. Co mam zrobić, żeby zostać świątynnym strażnikiem? Najpierw musisz odsłużyć swoje jako nowicjusz. Dopiero wtedy... Oni są tutaj wszyscy tak najarani, że dają mi sprzeczne informacje. Zbudź się! Nieważne. Nie ruszam tematu. Whatever. Do Korkaloma. Dla siebie inni nie powinni wiedzieć. Wiem, że to leży wbrew wyznaniu tego bractwa, aczkolwiek powinni ograniczyć palenie, bo naprawdę osobie niespalonej ciężko się porusza po tym obozie. Po tym obozie. Złe słowo. Dobra. I dobiliśmy do Haciendy Korkaloma. Sprzedam. Wpierw postaram mu się opchnąć te wszystkie paczałki, znaczy te paszcze, pełzaczy, a potem dopiero jaja. Zbudź się! LOL 320. Czemu jesteś kurwa taki niekulturalny? Dostarczyłem przesyłkę. Mam dla ciebie wnętrzności pełzaczy. Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Wspaniale! W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Najlepsze wywary. Dostarczyłem przesyłkę. To dobrze. Poszukaj sobie jakiegoś nowego zajęcia. Dzięki, kutasiarzu. Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Wiedziałem! Moja wizja była znakiem od śniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie. Dzięki nim przygotuję napój, który pozwoli nam nawiązać kontakt ze śniącym. A co z moją nagrodą? A tak. Dziękuję. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Czego chcesz? Sondra Korkalon powiedział, że śniący pokazał mu wizję, tak? I w tej wizji pokazał mu jaja. Kto co lubi. Wystarczy ruda, napój zrywający oręż, runę. Runy nie mogę używać, ale w sumie wezmę oręż. Daj mi jakiś oręż. Niech ten oręż sieje śmierć w szeregach twoich wrogów. O tak. Uwielbiam takie opisy. Czekaj. Do zobaczenia. Obyśnio... No dobra, już upierdaj. Co za rzecz on mi tutaj dał. Uwielbiam w ogóle to, że od kiedy gram w Gothica nigdy nie załadowało mi się do końca jakby te obrazki z tymi pierścieniami. To jest takie zawsze dziwna sprawa dla mnie. Jej, dostałem dokładnie to samo, ale kurwa fajnie na tym wyszedłem, nie? Jezu Chryste. Zbudź się! Gro, pierdol się. No dobra, kolejny etap. Czy możemy teraz przystąpić do przywołania śniącego? Nie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia ogniskującego. Niestety, nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Posłuchaj, istnieje prastary almanach zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od Koristo, jednego z magów ognia ze starego obozu. Niestety, został nam skradziony w drodze ze starego obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę, ale ten głupiec pozwolił się okraść. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Czyli nowicjusza okradli na tej drodze, którą ja przemierzyłem już 1000 razy i nie zginąłem ani na niej, ani nie jestem zaatakowany ani razu. Tam gościu został okradziony przez coś, tak?
Prawdopodobnie rzucił jakiegoś potwora tą książką. Innej opcji nie widzę. Gdzie znajdę Talasa? Powinien być u stóp świątyni. Próbuje zjednać sobie kogoś do pomocy. To pewnie mu się nie uda, co? Kto ukradł tę księgę? Talas twierdzi, że został obrabowany przez czarne gobliny. Brzmi nieprawdopodobnie, ale mogło się tak zdarzyć. Powiadasz. Co dostanę w zamian? Czyż nie przekonałem cię już o mojej hojności? Otrzymasz nagrodę odpowiednią do rangi zadania. A, okej. Fajnie. No dobra. Do zobaczenia. Oby śniący. No dobra. Przyniosłem Korkolomowi jajka, po których będzie mógł się smyrać i teraz możemy lecieć dalej. Generalnie teraz ja na przekór wszystkim losom poszedłem ponownie do Korkaloma, bo wiecie, może ten dialog odblokował u niego dialog, który pozwolił mi dołączyć do Straży Świątynnej. Fajnie by w sumie było. A jeśli nie, to wychodząc z obozu, bo oczywiście niedługo znowu będziemy musieli opuścić na chwilę obóz, zahaczymy o tamtego Balna Miba, czego się tam nazywał, i może on wreszcie sprzeda nam łaskawie ciężką szatę, bo obawiam się, że ten sweterek, który teraz nosimy, już na długo nie będzie nas chronił. Jednak przeciwnicy idą w górę, a powiem wam szczerze, że te czarne gobliny może nie są jakąś super wymagającą jednostką, aczkolwiek atakują w grupach i to może być problem. Zbudź się. No zbudź się, whatever. O. Chcę zostać świątynnym strażnikiem. Nadszedł dzień, w którym dane ci będzie do nas dołączyć. Oh yeah. Pamiętaj, że świątynny strażnik to coś więcej niż wojownik strzegący obozu bractwa. Jesteśmy wybranymi strażnikami wyznawców śniącego. Bronimy duchowej aury tego miejsca. Fuck this shit, dawaj pancerz. Wykorzystujemy zarówno naszą siłę fizyczną, jak i duchową. Prawdziwym strażnikiem świątynnym może zostać tylko ten, którego ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Cieszę się, że udało ci się osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie. Pamiętaj, duchowa koncentracja i zdrowe ciało sprostają każdemu wyzwaniu. Idź teraz do Gornatota. Znajdziesz go na placu treningowym. On da ci nowy pancerz. Jebać ciężką zbroję nowicjusza. Lepiej wziąć pod sobą zbroję strażnika świątynnego. Ta, swoją drogą, tak, osiągnęliśmy bardzo dużo w bardzo krótkim czasie, bo jakby się na tym zastanowić, to do obozu bractwa dołączyliśmy wczoraj, w sensie w czasie gry, tak jakby. Okej, jak widać, broń dwuręczna kosztuje 30 punktów i obstawiam, że teraz na to będziemy sobie czekać. Gornatow. Zbudź się! No nie krzycz na mnie, Jezu Chryste. Pancerz, gimme. Chciałbym odebrać moją zbroję świątynnego strażnika. To prawdziwy zaszczyt wręczyć zbroję człowiekowi, który zdobył dla nas jaja pełzaczy. Niech ta zbroja chroni cię równie dobrze, jak śniący chroni nasze bractwo. Oni są ewidentnie wszyscy naćpani, przecież ja tylko przyniosłem jaja jakiegoś stwora, a oni czczą mnie to jak jakiegoś boga. Potrzebuję lepszej zbroi, dziwko. Potrzebuję lepszej zbroi. Cóż, mógłbym ci dać lepszą zbroję, ale musiałbyś najpierw przekazać spory datek na rzecz bractwa. Ile? Zbroja, ciężka zbroja. 2000 bryłek rudy, Jezu Chryste. Ten, odezwę się. Co za gówno? Miał być zbroja, a nie kieca. Wiesz... Tak, spierdalaj. Nieważne. To jest moja nowa zbroja, tak? Jest generalnie lepsza, niewiele lepsza, ale jednak lepsza od mojej szmaty nowicjusza. No cóż, dobra, idziemy opchnąć ten shit, który mam w ekipunku. Może z czasem dociłamy sobie na ciężki pancerz. Generalnie dwa kafle będzie nas zbierać dosyć ciężko, aczkolwiek jest to oczywiście wykonalne. Balkadarze, ty tutaj widzisz tam handelkiem się. Jestem gotów, by przystąpić do pierwszego kręgu. Tak, jestem? Jestem gotów, by przystąpić do pierwszego kręgu. Słuchaj mnie uważnie. Dawno temu śniący przybył tutaj i zesłał ludziom proroczą wizję. Jednak wielu z nich nie chciało zobaczyć jego potęgi, nie chciało uwierzyć. Zaślepiała ich chciwość rudy. Tylko Iberion wraz z garstką towarzyszy usłuchał głosu śniącego. Tak powstało bractwo. W chwili, w której po raz pierwszy wstąpili na ścieżkę zbawienia, powstał również pierwszy krąg. Magia runiczna staje się zrozumiała dla każdego, kto podąża śladem śniącego. I generalnie to jest dosyć zabawna sprawa, ponieważ oczywiście te kręgi to jest... Czekajcie, zobaczmy. Jestem gotów, by przystąpić. Nie mogę ci... No dobra. Czy to mi zjadło punkty? Kurwa, to mi zjadło punkty, ale chujnia. Kurwa. Gdzie miałem save'a?
15:51. Kurwa, 9 minut temu. Dobra, ja nie chcę wydawać tych punktów umiejętności. Cięcie i spotkamy się w tym samym miejscu mniej więcej, tylko bez mnie wydającego punkty. Okej, okay, dobra. Okej, dobra, spoko. Jesteśmy z powrotem. Tak, pozwoliłem sobie ogarnąć to, czego nie ogarnąłem wcześniej, czyli wziąłem od Korkaloma kasę zamiast, w sensie rudę zamiast broni. I dostałem 100 burek rudy, więc nie wiem, czy tamtej broni sprzedałem w sumie za więcej. Nie nauczyłem się tamtego kręgu i przy okazji obchnąłem cały szajs i teraz mamy rud, mamy prawie 300 strzał jak widać i mamy 1000, prawie 400 bryłek rudy, tak więc troszeczkę tutaj zyskaliśmy. I teraz tak, generalnie miałem zacząć właśnie wywód na temat tego, że świątynny strażnik to jest taka troszeczkę ciekawa klasa w tej grze, bo normalnie, tak jak mówiłem wam, idziemy w stronę albo strażnika w starym obozie, albo maga i teraz jesteśmy, mamy albo broń dwuręczną, dostęp do broni dwuręcznej ciężkiej zbroi, albo mamy, jak to się mówi, właśnie magię runiczną. Magia runiczna to jest generalnie magia zwojów, tylko że zamiast zwojów używamy runy. Zwoje są jednorazowe, runy wystarczą na do końca gry. Tak więc runy o wiele bardziej spoko, ale uczymy się kręgów. A tutaj widzę, że mamy, jako że nie możemy zostać guru, to mamy połączenie, czyli strażnik świątynny jest takim mago-wojownikiem jakby. I on może nauczyć się zarówno broni dwuręcznej, mieć ciężką zbroję, jak i opanować magię runiczną, tylko że tylko i wyłącznie do trzeciego kręgu, z tego co się nie mylę. Trzeci kręg jest najwyższym osiąganiem dla strażnika. No i tam, to są dosyć podstawowe zaklęcia, jak uśpienie, pewnie leczenie, pięć wichru, nie wiem, zmiana w jakieś stwory, tego typu rzeczy. Dobra, gadamy z Talasem, cholernym białasem, który jak zwykle pali blanta, jak wszyscy w tym obozie oczywiście. Tak, wypal, mi się nie śpieszy. Ty jesteś Talas, ten, którego obrabowano? Zostaw mnie w spokoju, nie chcę o tym więcej mówić. To nie było problem? Mogę ci pomóc w odzyskaniu tej księgi. Naprawdę? Kiedyś zostałem obrabowany przez gobliny, a teraz mam je odnaleźć i odzyskać księgę. Mam pomysł, ja ci pokażę, gdzie jest almanach, a ty go odzyskasz. Prawie jak współpraca, prawda? Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Wejdę w to za 50 bryłek rudy. Wejdę w to za 50 bryłek rudy. Co? Toż to rozbój! A zresztą, daj mi znać, gdy będziesz gotowy do drogi. Okej, okay, zapłaciłeś i o to chodziło. Dobra, ruszajmy. Jestem gotowy. Możemy ruszać w drogę. Dobrze. Nigdy się nie nauczy. Chodź za mną. Dobra. To ja generalnie mógłbym tę trasę wyciąć, ale nie wytnę, bo... No cóż, idziemy w końcu na questa, prawda? Oczywiście... To jest zupełnie po drodze miejsce, w którym byliśmy 1000 razy i w ogóle, że będziemy musieli wejść do pewnej jaskini. Tam będą czarne gobliny w liczbie całkiem sporej, no i będziemy musieli sobie z nimi poradzić, co nie będzie takie łatwe. Będziemy musieli troszeczkę pokombinować, żeby to ładnie ogarnąć. Swoją drogą, gra mogłaby jakby troszeczkę lepiej informować właśnie co do tamtego, wiecie, uczenia się tego pierwszego kręgu. Mogłaby troszeczkę lepiej informować na temat tego, Jezu, co chciałem powiedzieć. Kliknięcie danej opcji dialogowej jakby zabierze nam punkty, bo tam nie mieliśmy nic na zasadzie naucz się pierwszego kręgu runicznego 10 punktów, tylko mieliśmy pierwszy krąg runiczny i mogę po prostu, wiecie, to mógłby się na zasadzie tutoriala, na zasadzie Bezi mógłby zapytać, czym jest pierwszy krąg runiczny, nie? I potem byłoby, czy chcesz się go nauczyć na tej zasadzie, więc mogłoby być to troszeczkę wyraźniejsze, ale nic z tym już nie zrobimy. Na szczęście save'y pozwalają cofać tego typu głupotki, za co jestem wdzięczny. Generalnie zbroja strażnika nie wygląda zbyt imponująco. To po prostu nasz zwykły szary podkoszulek z jakimś, nie wiem, jakimiś pasami układającego się w X-a i kieca. Już nawet kieca nowicjusza wygląda troszeczkę lepiej. Przynajmniej mieliśmy jakiś bezrękawnik do tego. Tutaj mamy tylko nasz owsiowy podkoszulek. Ach, ptaszki śpiewają w tle i w ogóle. Okej, okay, i tutaj sobie dotarliśmy do naszego celu. Bo tak, to jest ta mistyczna lokacja, gdzie on został opierdolony z almanachu. No i co, kolego? No. Te przeklęte bestyjki mieszkają w jaskini za tym mostem. Uważaj na siebie. Nie pójdziesz ze mną? Zostanę tutaj i będę ubezpieczał tyły. Ta.
Jasne. Tak bardzo. No dobra, nic. Mamy ewidentnie przed nami gobliny. I tutaj, no kurwa, fajnie nie będzie, żeby nie było super uzdrowienie, pierdoły. Generalnie widać, jest ich sporo. Raz, dwa, trzy, sześć, siedem, na oko siedem. A pewnie jeszcze więcej dalej. Czy ja do nich dostrzelę? Nichuchu. Bo właśnie w ten sposób najlepiej będzie je wykonać. Bo jak ruszą nas wszystkie, to po prostu zadziabią nas. One nie mają dużo ataku, ale po prostu jest ich dużo. I o to chodzi generalnie. Kurwa, jak Legolas. A, dziabią. Dziabią. Talasie, pomocy. Ruszaj. No, chodźcie tu przydale. No, chodźcie, no. Mój kumpel Talas mnie ubezpiecza. A, wiedziałem, że polegną przed Talasem. Teraz to jest taki chuj po prostu, że wiecie, nawet gobliny przed nim stąpają. Sprawa go okradły, ale o Jezu, Chryste, mi biją. A teraz spierdoli w lazer, jak go coś zeżre. Kurwa, teraz namierzyć tego... Aaa, goddammit. Manewry wymijające. Kurwa, nie tego bez nich. Dobra, okej. Okay. O, fuksem, ale widzicie, ogarnęliśmy to. Dobra, leczymy dziada. Bo troszeczkę się tutaj wykrwawiliśmy. Dobra, generalnie z Swaglishes używamy sobie zwoju leczenia. Kurwa, nie mam many, serio. No dajcie, że mi spokój. Jak to nie mam many? No dobra, użyjemy spotki. Albo w sumie może zjemy jakieś zielsko? Mamy jeszcze jakieś zielsko? Mamy sporo zielska. Omnom, zielsko. Piwo. O, nasze mięcho oczywiście. Trochę to zajmie, aczkolwiek i tak mamy tego mięcha tyle, że wypadałoby to wszystko zjeść, prawda? Potem mama będzie narzekać, że znowu na talerzu zostało. Okej, dobra. Omnom. Dobra. Zapisujemy oczywiście, bo to nie była lekka bitwa. Generalnie, jeśli myślicie, że to jest dużo, to jeszcze się zdziwicie. Bo definitywnie, jak wejdziemy tam dalej, to będzie ich jeszcze więcej. Dobra, tutaj na szczęście ostrzeliwanie ich z łuku pomaga. O, to strzała sobie randomowo leży. Widzę, że mi wypadła. Każda strzała się liczy. No, frajery, gdzie jesteście? Nie mówcie, że wybiłem wszystkich. To by było zbyt kurwa piękne. Halo? Halo? Halo, czy ktoś tu jest? Halo? Generalnie nie jestem pewien, czy... Talas, czy jak on się tam kurwa nazywał, nie wbiegł przypadkiem do lasu i coś go nie zeżarło. Bo teoretycznie powinien on wrócić przed most, aczkolwiek nie widzę, żeby wrócił. No cóż, nie nasza strata. Może potem znajdziemy jego zwłoki, na przykład, nie wiem, będziemy mogli mu opieprzyć kieszenie. Ale no cóż. Okej, dobra, wchodzimy do siedliska zła. Gobliny? O kurwa, czarne gobliny. Dobra, tam nic nie ma. Mamy dwa. O kurwa, są trzy, Jezu Chryste, mnożą się. Clever girl. Chodź tu. Jezu Chryste! Co to kurwa jest? Nope. Nie ma mowy. O, Talas wrócił, jednak żyje. Dobrze wiem, że ty mi kolego kurwa nie pomożesz, ale... Jezu Chryste! Ctrl-C, Ctrl-V w pewnej okazałości. Talas, bierze ich! Kurwa, żadnego pożytku z ciebie. Gońcie jego, nie mnie do cholery, jego! Kurwa mać! Nie! Wracajcie po kolei, spokojnie. Kurwa, dużo ich. Jeb strzałą. O, dobra. Może dwóch nam nie ruszy? Dwóm dam radę jak coś. O kurwa, nie, to nie jest dwóch. Moja matematyka jest słaba, ale nie aż tak. To definitywnie nie jest dwóch. Wiem, jak wygląda dwa. To nie jest dwa. Kurde. Cholera jasna mać. A, nie. No. Ptaszki, nie śpiewajcie teraz. Potrzebuję kurwa pomocy. Dobra, zabiłem jednego. Ha, dobra. Zaraz będę miał przewagę liczebną. Może doprowadzę ich do bramy, nie wiem, obozu i tam strażnicy ich zajebią. To było całkiem spoko w sumie. Pięciu. Pięciu mam mniej niż połowę zdrowia, więc...
Nie widzę tego zbyt dobrze. Generalnie teoretycznie, jeśli doprowadził ich do innych stworów, to inne stwory powinny zaatakować gobliny i w ten sposób zapewnić mi szansę na sukces, aczkolwiek póki co tego nie widzę. Zapiszmy. Zabiłem jednego, to już wiecie, to już jest jakaś poprawa. Generalnie łykniemy sobie, dobra, mięseczko. Szybko, szybko, mięcho. Dobrze, że one się nie leczą. Czasami jak walczymy na przykład z człowiekiem i na przykład odpuścimy mu, w sensie postanowimy uciec, a uda nam się uciec, no to on może sobie łyknąć potka i się uleczyć w międzyczasie. Na szczęście stwory tej umiejętności nie mają. A kurde, Legolas style. Bez i wal, strzelaj plecami. Specjalna technika bez jego. Raj ten goblin troszeczkę jakby nie ogarnął. Ale no cóż, jego nieogarnięcie to nasza wygrana. A teraz jeden na jednego, zobaczymy jak jesteś twardy, kolego. Chodź tu. Boom! Złomotacza. Pach, 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 kombosem, dobrze, okej. Dostał maczugą przez łeb i się wyłożył. To na pewno nie są dalej wszystkie gobliny z tej jaskini, ale no... Idziemy w stronę liczby, której jestem w stanie ogarnąć. Niestety tak jest, generalnie... O ile się nie mylę, kolejna misja będzie dosyć przepierdolona. Będziemy mieli nasze pierwsze spotkanie z orkami, czyli głównymi, jakby można powiedzieć, złymi w tej grze, w sumie w serii Gothic, w całej można tak nawet powiedzieć. O, zostawię jednego na straży. Ich błąd! Ta zginie. Boom. Dobra. A orkowie to jest coś, z czym sobie do tej pory nie poradzimy i to jest pewne. Tam będę musiał kombinować to kurwa na potęgę dosłownie, bo nie, tutaj nawet nie ma możliwości, żebym na tym poziomie był w stanie wygrać z orkiem. I to jest coś, co robi ta gra. Wysyła was w miejsca, na których nie macie szans i zmusza was do kombinowania. Czy to jest fajne, czy nie, pozwolę wam osądzić. Ja nie jestem fanem, można tak powiedzieć. Wolę jednak jak gra zachęca mnie do tego, bym coś robił, a nie jak kara mnie kurwa, nie wiem, śmiercią na każdym kroku. To już mnie nie zahacza o dobrą zabawę. Jezu Chryste, ty goblinca jest. O dobra, już jednego mniej. Dobra, dwa mniej. O! Jak ja to kurwa ogarnę w tym tłumie. Jeszcze pod tą kamerą. Nie ogarnę tego ni chuj. A! Get out of here, Bezzy! Aczkolwiek zadałem parę znaczących ciosów. Generalnie ten gamoń mógłby cokolwiek w sumie zrobić poza tym, że ucieka. Bo jego uciekania sensu tutaj brak, a generalnie jakby chociaż mógł troszeczkę ich tutaj odciągnąć ode mnie, to jednak już by troszeczkę to mi pomogło. Fajnie by było w sensie. Generalnie odzyskamy ten cały almanach i zakończymy odcinek oczywiście. Czy ten goblin wpadnie do wody? Tak, goblin wpadł do wody, kurwa brawo. Widzieliście to na pewno. Cóż, generalnie w tej grze, powiedzmy, AI ma to samo problem, co w wielu innych grach, czyli potrafi namierzyć gracza, potrafi za nim biec i w ogóle, aczkolwiek nie widzi różnicy w poziomach. Mianowicie nie widzi kto, na jakim, wiecie, na jakiej wysokości stoi. Na przykład ten goblin chciał wrócić do swojego tam, powiedzmy, punktu spawnu, tak to nazwijmy, no to jeszcze nie jest punkt spawnu, dosłownie. Jednak jego... No cóż, komputer opracował mu najprostszą drogę przez właśnie to miejsce, jednak komputer nie powiedział mu, iż to jest na innym poziomie. Mianowicie, wiecie, poziom wyżej albo niżej. Jezu, kolejny czarny goblin. Ile tego gówna tutaj jest? Bezzy, wyjmuj pałę z kiecy. Dobra. Anyone else? Po prostu będę się kąpał w krwi goblinów. O, miksturka. Nice. O kurwa goblin. Pnącza, dzikie pnącza. Jak łatwo można przyozdobić lokację, dając rozmazane tekstury zwisające ze sufitu, prawda? Taki klimat. Nie, tak naprawdę bardzo tania zagrywka, ale doceniam chęci oczywiście. Co my tu mamy? Absolutnie nic. Pusto. O, kolejny goblin.
Cześć, Gamoniu. Wybiłem wszystkich twoich braci, ty też zginiesz. No cóż, generalnie populacja goblinów w kolonii zmalaje do zera dzisiejszego dnia, tak mi się wydaje. Okej, dobra, jesteśmy. Bryłka rudy, pochodnia. Bryłka rudy, strzała, strzała, kula ognista. Maczuga, okej, biorę. Napój, piwo, kolejne piwo. Skrzynka z questem. Almanach, proszę bardzo. Pochodnie, a biorę pochodnie, biorę też piwko i biorę wytryszek. Okej, okay, o, więcej bryłek rud, nice, nice. Niedługo nas będzie stać na tą zbroję, patrzcie jak szybko się wzbogacamy. Jeszcze pewnie Korkalon tutaj zarzuci jakimś hajsem za questa. Chociaż jest całkiem skąpy, więc może nie zarzucić. Może się tak zdarzyć. Dobra, teraz wrócimy sobie do Talasa. Pochwalimy się mu, że znaleźliśmy ten pierdolony almanach i że on nie zrobił w tej... O Jezu, to jest kolejny goblin. W tej dziedzinie absolutnie nic. No i ja między nagraniami kieruję się z powrotem do starego... do obozu Bractwa. I tam będziemy sobie działać w kolejnych odcinkach. Zobaczymy to całe wielkie przywołanie. I generalnie... no dobra, okej, zobaczymy jak to będzie. Dobra, Talasie. Właśnie coś mi smutnego przeszło przez myśl, a nie będzie. Odzyskałeś almanach. Dobra robota. Wracajmy czym prędzej do obozu. Total. No nic. Okej, no to ja sobie z tym peokiem wrócę do obozu. A z wami się pożegnam, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Gotika na moim kanale. Trzymajcie się plutko i na razie.